A cóż mi się tak pytacie, panie? Kiedyście głupi byli. Ja jest Józek Gąsienica, z Chamcówek. Syczka mnie tu znają. A wyście kto? Uważaj, człowieku. Jestem Lord Vader. Będę twoim gościem. Panie, nie znam was. Wyście nie tutaj sy. U mnie to widzicie mało izba. Ciasno by było. Nie, izba wystarczy. Na razie. Ty pójdziesz do szopy. Do szopy. Hej, pastor. A macie dudki, panie? Bo to widzicie nie są to nie rzecy. U nos zakopony, my syćka są głościnne. No dudki, kamierę. No saniesz, mały człowieku, śmieszny gacie. A co ty tam czynasz? Jako to nie wie ta? Ano ciupaska, na złodzieja, na wilka i ty zgnoty przytrzymo. Czyli to jest broń, podobna do mojej. Panie, ale mocie piękno latareckie. Dzięki temu mieczu, mieczowi, będziecie mi posłuszni. A już ci, a płyko z cię spanie wiader, to płamienimy się na chwileckej, obą tą ciupaskę. A jak was to pięknie świeci. Co robisz, durniu? Zniszczyłeś mój statek, nie wrócę teraz do domu. Jak wrócę, Fuchs? Ehe, coś mi się zdaje, że to teraz ja będę harnać. Tatuś! Gładają turysty, że wam tu nie ma. A kapi się podział. Ja ta ino kawałecek łodrom był, co by lze i wyłazić można była. A co z tym za cudok? O, to jest taki pun, Wader. Przyjął ze tu do nos nabywca, ale mu się taksówka rozwaliła i nie prędko ujedzie. Weź tego do chałupy, przywódz łasypki kręcić. Od tego czasu mijały dni, miesiące i lata. Józef Gąsienica, mając przy boku cudowny miecz, stał się największym harnasiem na całym Podhalu. Radował bogatych i poddawał biednym, czyli sobie. Lord Vader powoli dostosował się do nowej sytuacji. Gazdował Buchara, kręcił do sypki, a nawet przypuchał sobie dziewuchę i mieli się po sobie. Kiedy wiedział, Józef tu dawno przyjechał. Tatuś! Tatuś! Godają turysty, że Dzabba przyjechał. Skąd by się tu Dzabba wziął? Chyba go młodniło. Witaj, kolego. Podobno można się tu nieźle urządzić. Kurwa, kurwa, kurwa!